Hej wszystkim, witam was po raz kolejny w Zagrajmy w Apollo Justice Ace Attorney. Zakończyliśmy epizod Turnabout Trump, epizod numer 1, tak więc dzisiaj przeniesiemy się do epizodu numer 2, Turnabout Corner. Co się stało z Apollem po rozprawie, w której jego mentor został aresztowany? Czy przyszedł do Phoenixa? Cóż, za chwilę się przekonamy. Tak długo jak wstrzymujemy oddech, koło losu wciąż się obraca. Łączy ze sobą wielkie zbrodnie i małe występki. I kiedy koło się zatrzymuje, umierasz. Minęły 2 miesiące od czasu aresztowania pana Gavina. Moja pierwsza rozprawa i straciłem zarówno mojego mentora, jak i pracę. Tak, przyznaję, miałem przerąbane. Ale nawet kiedy uderzyłem na dno, powiedziałem sobie, że nigdy tutaj nie przyjdę. Szczerze. Ale oto są legendarne biura prawnicze Wright & Co. Okej, Justice, czas abyś przestał się trząść. A! Ty musisz być tutaj z powodu wywiadu. Tędy. Ha? Dzień dobry! Przyszedłeś do... You found the right place. Znalazłeś właściwe miejsce. Dzień dobry. O! A! Co to za dziewczyna? Możemy zacząć? Zacząć... co? Jasne, najważniejsze rzeczy najpierw. Jakieś specjalne talenty? Talenty? Tak, musisz mieć w końcu jeden. A, przypuszczam, że obrona? Obrona? Codzienny talent, ale może być. Troszkę musimy to oczywiście podsycić. Tak myślisz? Może spróbujmy, okej? Ha? Śmiało, pokaż mi! Broń! Pokaż wszystko, co potrafisz. Nie musisz teraz się oszczędzać. O czym ty mówisz? Ja nie mogę tutaj kogoś bronić. Lekcja numer 1. Profesjonalista może... działać wszędzie. Dzięki. Chcemy, żeby ludzie się z nami śmiali. A nie śmiali się z nas. Dzięki. Ale nie jestem pewien, czemu mieliby się w ogóle śmiać. Jak to? A więc jak myślisz, po co tutaj przyszedłeś? Co? Obronić, nie? Przepraszam, ale wiesz może gdzie jesteś? Ha? W biurach prawniczych Wright & Co, racja? O! Tego się obawiałam. Nie martw się, nie jesteś pierwszy. No, co się tutaj dzieje? Kim ty jesteś? Przyszedłem tutaj, aby spotkać się z osobą, która tym wszystkim rządzi. Cóż, najwidoczniej popełniłeś nie mniej niż 2 błędy. Błędy? Ale otrzymałem telefon od pana Wrighta dziś rano. Być może mógłbyś przeczytać ten znak na drzwiach. A co jest tutaj do przeczytania? No, jest tutaj napisane... O! Czemu tutaj jest napisane Agencja Talentów Wrighta? Witamy w Agencji Talentów Wrighta, gdzie zawsze przychodzisz do miejsca Wrighta. The Wright Place, that pun. Ja jestem Trucy Wright, menadżerka. Jestem magikiem. A, teraz wszystko do mnie wraca. Rozprawa, ta dziewczyna. Dzień dobry, proszę wybrać kartę. Ja? To się zgadza, ona jest moją córką. Trucy Wright. Proszę, sprawdź naszą ulotkę. A więc, jak ty się nazywasz? Apollo. Apollo Justice. Jestem prawnikiem. Okej, tak dla odświeżenia, dla tych osób, które jeszcze nie znają serii. W trybie śledztwa będziemy mogli robić w każdym niemalże miejscu 4 różne rzeczy. Po pierwsze, możemy badać rzeczy, które znajdują się wokół, prowadzić z nimi interakcje, możemy przechodzić się
teraz akurat nie mogę iść. Możemy przenosić się do innych miejsc, możemy oczywiście sprawdzać jak zawsze zapisy sądowe, możemy rozmawiać z osobami, które się tu znajdują, lub możemy im próbować prezentować różne dowody, aby zobaczyć jak zareagują. Okej, tak więc najpierw pogadajmy. A więc, czy to jest tylko agencja szukania talentów? Tak jest! Tata założył tę agencję 7 lat temu, kiedy odszedł z legalnej profesji. Oczywiście póki co mamy tutaj przypisaną tylko dwójkę osób. Dwójkę osób. Czy to włącza ciebie? Trucy Wright, młody magiczny geniusz. Mam ze sobą bardzo dużo przedstawień. Słono mi za nie płacono. W przeciwieństwie do twojego ojca, który bronił również niczym geniusz i jemu nie płacono. Jestem profesjonalistką, wiesz? Jasne. Obiecaj, że przyjdziesz na jeden z moich pokazów, ok? Zobaczmy. O, a druga osoba, która reprezentuje naszą agencję to... Phoenix Wright. Geniusz pianina. W innych słowach, twój tata. Czy on nie mówił, że nie potrafi piać ani... Nie potrafi grać ani trochę na pianinie? W naszej agencji nie widzimy tego jako problemu. Ależ na tym świecie jest mnóstwo magików, którzy nie umieją robić magicznych sztuczek. Przynajmniej jesteś optymistką. A więc ty jesteś córką Phoenixa Wrighta? Tak jest. Po tym jak tata odszedł z prawa 7 lat temu, obiecałam, że będę zbierać dla niego na chleb. O, znowu dat pan. A więc tak jakby jestem jego sponsorką, łapiesz? Nie. Odpowiadam również za to całe biuro. Całkiem niesamowite jak na mój skromny wiek 15 lat. Nie zgodziłbyś się? 15? Ile lat ma pan Wright? Tata? O, on skończy w tym roku 33. Jestem pewien, że jest jakieś dobre wytłumaczenie. Mam taką nadzieję. Chodzi o to, że jeżeli ona ma 15, a Phoenix 33, to kiedy Phoenix... kiedy dla Phoenixa się ona teoretycznie urodziła, to miał 18. Znaliśmy go jak miał 24, jak zaczynał profesję swoją legalną, a... Trials and Tribulations, kiedy skończyła się jego historia, miał 27. I nic o niej nie słyszeliśmy. Co do pana Wrighta, który odszedł z prawa, to z powodu tego incydentu sprzed 7 lat, czyż nie? Ha? Ty o tym wiesz? Nie znam żadnych szczegółów. Jednak pamiętam o tym wieści. To była całkiem wielka rzecz wtedy. Tak właśnie słyszałam. Wtedy byłem zbyt młoda, aby zrozumieć, co się działo. Następnym razem zapytam o to swojego tatę. Tatę. Racja. To mi przypomina, co do pana Wrighta. Dzisiaj do mnie zadzwonił i powiedział, żebym przyszedł. Taty teraz tutaj nie ma. On jest teraz w szpitalu. W szpitalu? Tak. Leży teraz na łożu, dopóki nie poczuje się lepiej. Co? Okej. A więc w którym szpitalu jest pan Wright? Złożę mu wizytę. O, klinice Hickfield. Jest to całkiem blisko. Jasne. No cóż, może ja tam pójdę. I co do tego całego pokazu, przemyślę to, okej? Chwilka, pójdę z tobą. Okej, klinika Hickfield. A więc to jest szpital, w którym leży pan Wright. What? A? Jesteście gościami? Tak. Czy pan jest lekarzem? Tak. Imię to dr Hickfield. Dzień dobry, doktorze. O, siewasz, Trusi. Tak urocza jak zawsze. Czy to jest pokój, w którym leży tata? O, tak. Ponieważ teraz akurat go nie ma, wyszedł na poranne badanie. Zaraz wróci. A jak ty się masz, panno Trusi? Masz miejsca... What? Masz miejsca, które trzeba może zbadać? Doktorze, pielęgniarka pana szukała. Ależ, czy to nie jest ojczulek najbardziej uroczej istotki na ziemi? Przypuszczam, że lepiej, więc pójdę. Na razie, Trusi. What the fuck?
Wow, co za dziwak. To nie jest Hickfield, to jest Hottie. Druga gra. What the fuck? Zmienia imiona. Nie, to ta sama. To z całą pewnością jest ta sama osoba, którą widzieliśmy w drugiej grze Ace Attorney Justice for All. Dzień dobry. Nie spodziewałem się ciebie tak szybko, Apollo. Panie Wright. Okej, tak więc pogadajmy z Phoenixem. Co się stało? A więc, co się stało? Kto mógłby sobie to wyobrazić? Ja? Ofiara wypadku samochodowego? Wypadku... Został pan potrącony przez samochód? O, próbował mnie ominąć, mogę to powiedzieć. Wyobraź sobie, jak zostałem odrzucony na ponad 30 stóp w górę. I zatrzymałem się dopiero, kiedy uderzyłem głową w słup telefoniczny. Uderzył pan w słup telefoniczny głową? Wszystko jest w porządku? Na szczęście moją jedyną raną z tego wypadku była skręcona kostka. Naprawdę ma tak wielkie szczęście, jak o nim mówią. Jest coś, co nie bardzo mi pasuje. Po prostu nie mogę uwierzyć, że ma pan córkę, panie Wright. I jest taka duża. Nie gruba, ale wie pan, co mam na myśli. O, Trucy, to wciąż dziecko. Tato, ile razy będę musiała jeszcze ci przypominać? Już nie jestem dzieckiem. Ha, ale dla mnie zawsze będziesz malutką córeczką tatusia Trucy. Ha, 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 moja stopa. Ja tego nie kupuję. O, powinieneś coś wiedzieć o Trucy. Ona jest magikiem, racja? Powiedziała mi. Mógłbyś to osądzić po jej stroju? Nie jest byle jakim magikiem. Jest geniuszem. O, tato. Wkrótce będziesz doceniać jej umiejętności. Mógłbyś po prostu mi powiedzieć wprost, zamiast insynuowania wszystkiego. A więc czemu się pan ze mną skontaktował? Czego może chcieć ode mnie agencja poszukiwania talentów Wrighta? Nie musisz być taki od razu ciekawski. Hej, nie proszono mnie... nie pytałem, żeby mnie w to wciągać. Ha? Ale czy nie przyszedłeś do naszego biura i tak o swojej własnej woli? Cóż, tak, oczywiście. Pomocy! Mamy tutaj wielkie tarapaty w naszym biurze, naprawdę wielkie! Myślałem, że ktoś umierał. A więc nie sądzisz, że to są wielkie tarapaty? Moją agencję reprezentuje teraz tylko dwójka ludzi. I jeden z nich jest teraz w szpitalu. Prawda, tato? Jak teraz zapłacimy za czynsz w tym miesiącu? I co z wszelkimi zakupami? Tak, to jest problem w takiej sytuacji. To jest po prostu symboliczny związek. Kiedy jedno z nas upada, to druga osoba również upada. Hej! Takiej... to nie jest zbyt taka wygodna konwersacja, którą można mieć z 15-letnim dzieckiem. W każdym razie, jeżeli Apollo nie będzie w stanie ci pomóc, będziesz musiała być przeniesiona do innej szkoły. Znowu. Nie, nie mogę. Dopiero co się zaprzyjaźniłam z ludźmi w tej. Jak to możesz nam robić? Polly! Ha? Co? Jakim cudem to jest teraz moja wina? A więc może zaczniesz dla nas pracować? Już mam dla ciebie idealnego klienta. Klienta? Masz na myśli, że będę mógł wykonywać swoją pracę? Będę mógł bronić kogoś w sądzie? A więc w porządku. Wysłucham, co macie do powiedzenia. Mamy go, tato! Przynęta, haczyk i teraz wyciągamy. Ha. Tak, teraz przyszła pora, aby go wyciągnąć. To oficjalne. Boję się ich. To tak jakby oni dwaj stali nad Apollem i tylko krzyczeli: jeden z nas! Jeden z nas! I Apollo: nie! Nie wciągniecie mnie w to szaleństwo! A więc, kto jest tym klientem? A, tak! Proszę, rzuć okiem na tą mapę i ja wszystko wyjaśnię. Ostatniej nocy opuściłem biuro tuż przed 9.
Udawałem się do tego miejscowego lokalu z makaronem al dente. Tak, nieważne. Al dente, może nie wiem. Oczywiście gram tam na pianinie. I to wtedy to się wydarzyło. Przez samochód poleciałem całkiem niezły dystans i walnąłem w budkę telefoniczną. I wtedy zemdlałem. Straszne, ha? Tylko troszkę. Jest to prawie tak straszne jak słuchanie, jak bardzo jest pan spokojny podczas gdy to mówi. Samochód przyspieszył i odjechał w tym kierunku. A więc powodzenia. Ha? Chciałeś klienta, czyż nie? Cóż, ja jestem twoim klientem. Znowu. Odnajdź gościa, który wysłał mnie w lotku tej budce telefonicznej. Chwilka, jestem obrońcą, nie detektywem. Nie martw się. Kiedy tylko znajdziesz tego gościa, zamierzam go pozwać. A wtedy będziesz mógł go przyskrzynić w sądzie. Ale nie jestem również prokuratorem. Przepraszam, ale to jest szalone. Idę do domu. Nie przejmuj się tak, to był tylko żart. Ha? O, tato. Przepraszam, Apollo, on po prostu uwielbia żarty, wiesz? Nawet te, które nie są zbyt śmieszne. Twój prawdziwy klient powinien być teraz w biurze. Biurze, ma pan na myśli tą agencję talentów? To nie zaboli, jeżeli tam pójdę. To nie jest tak, że mam coś innego do roboty. Jeszcze jedno. Zbadaj również mój wypadek, dobrze? Zaznaczyłem miejsce tragedii na tej mapie. Jest właśnie tutaj, w parku. Powinno być całkiem łatwe do znalezienia. A więc... chce mnie zmusić, żebym przeprowadził śledztwo w tej sprawie. Okej, mapa dodana do zapisów sądowych i to tyle, póki co, od Phoenixa. Tak więc nasz prawdziwy klient będzie, zdaje się, w biurze. Hej, hej, hej! Jak długo miałem jeszcze czekać, he? A, dzień dobry. Hej, Trusiu, tak przypuszczam. Nie wiem jak inaczej zdrobniale imię po polsku można wymówić. Wygląda na to, że jesteście całkiem zajęci, a? Wszystko dobre, co się dobrze kończy, tak przypuszczam. To... jest nasz klient? Hej, a więc to jest ten Polo, ha? O, tak? Imię to Apollo. A więc... skrzyżujmy ręce i przygotujmy się do walki. Tak, proszę pana. Nie ma pan na myśli tego dosłownie... racja? Twój szef powiedział ci wszystko, co musisz wiedzieć, racja? A więc nie zawiedź mnie lepiej, Polo. Niech pan się nie martwi o swoją obronę w sądzie, proszę pana. Zajmę się wszystkim. Obronę? Całkiem zwariowałeś? Już za późno na obronę. Mój zamek został przeszturmowany, moja siedziba została zajęta. Moja budka z makaronem została skradziona. Makaronem? Znasz pana Elduna z miejscowego stoiska z makaronem, czyż nie, Polly? Żadnych ksywek, proszę. I nie, oczywiście, że go nie znam. Jesteś w tym nowy? Nie do końca. A więc chyba znasz najlepsze stoisko z makaronami w tym mieście. Nudle Elduna. Czyje nudle? Moje nudle, czyli wiecie, taki makaron. Może pomóż mi, Trusiu? To jest pan Guy Eldun, nasz klient. Może będzie mu w stanie pan wyjaśnić, na czym polega problem, panie Eldun? Dla ciebie wszystko, Trusiu. A więc prowadzi pan budkę z makaronem, panie Eldun. Nazywam się Guy Eldun. I właśnie makaron to moja gra. Sekret tkwi w zupie. Poszukiwałem idealnego przepisu przez ponad pół roku. To nie jest tak długo, naprawdę. Moja rodzina była w tym makaronowym interesie od wielu pokoleń. Ode mnie oczekuje się naprawdę dużo. 15 ojców przenosiło tą swoją budkę na 15 synów. To jest naprawdę stara budka. Tak,
I byłem głupcem, że próbowałem to wszystko odepchnąć. Próbowałem sprzeciwić się swojemu staruszkowi i żyć trochę inaczej. Ale powiedzmy, że nie zadziałało to zbyt dobrze. O, nie trzeba było temu zaprzeczać. Przez te żyły płynie naprawdę słone, płyną naprawdę słone płyny, chłopcze. A więc to było niczym przeznaczenie, że stał się pan tym, kim pan jest. Jasne, przeznaczenie to jest właściwe słowo. O, próbowałem z tym walczyć, ale w końcu zostałem przywiązany do tego stoiska. To nie jest zbyt dobry mentalny obraz, na którym mogę się chwycić. A więc przez ostatni rok prowadziłem swoje stoisko. 15 pokolenie Nudli Elduna. A więc niech pan nam trochę powie więcej o tych nudlach Elduna. Nie znasz geniuszu, jakim są moje makarony? Sprawiam, że są tak słone. Cóż, że są bardziej słone niż sól. Teraz naprawdę nie chcę się o tym niczego dowiadywać. Tata jest tam regularnym klientem. Często odwiedzał stoisko mojego staruszka, również podczas swoich dni jako prawnik. Tak, on i jego asystentka. Przepraszam. Mam nadzieję, że prędzej czy później do pana wpadnę. A chciałbyś, synku? A? No, ja też chciałbym. Dałbym ci miskę pysznych makaronów nawet teraz. A co ma pan teraz na myśli? Zostało skradzione! Moje stanowisko zniknęło! Skradzione? To było ostatniej nocy. Chodziłem sobie po okolicy i dmuchałem w harmonijkę. To jest niczym dzwonek w budce z lodami, ale głośniejszy. Niektórzy ludzie nawet na to narzekają. Teraz próbujesz tylko mnie pocieszyć. To brzmiało bardziej niż obrazy, niż pocieszanie. Zamknąłem swoje stoisko na noc i zaparkowałem przy domu. A potem, rano, jeszcze było wtedy ciemno, zniknęło! Moja siedziba! Mój zamek! Być może jakiś bezdomny sobie to pożyczył. Tylko tutaj zgaduję. Cóż, nie obchodzi mnie, kto to zrobił. Bez tego stoiska jestem skończony. Wszystkie moje miski z makaronem również tam były. To jest najsmutniejsza rzecz, jaką słyszałam przez cały dzień. Ty mnie znasz. Tak czy inaczej. To wszystko. Powodzenia. A? Chwilka. O co dokładnie pan prosi? Moje stanowisko, znajdź to. To znaczy stoisko. I dzień, w którym przyprowadzisz mój skarb do mnie, to będzie dzień, kiedy spróbuję, kiedy będziesz miał tyle makaronu, ile tylko będziesz chciał. Ponieważ sprawiam, że są tak gorące i słone, że dwie miski zabiłyby dorosłego mężczyznę. Wtedy naprawdę potrzebowałbym obrony. Mówiąc o obronie, tym się właśnie zajmuję. Jestem prawnikiem, a nie detektywem. To tutaj właśnie mieszkam, a więc wpadnij do mnie, jeżeli będziesz potrzebował informacji, okej? Odzyskaj to dzisiaj, jeżeli możesz, Polo. Mam makarony, które muszę gotować. Że wszystko zrobiło się teraz bardzo dziwne. Wypadek drogowy i kradzież stoiska z makaronem. Właściwie... Było coś jeszcze, o co chciałem cię poprosić, Apollo. Ha? Mam co do tego złe przeczucia. A, posłuchaj problemów młodej pani. Nie bądź okrutny. Ta ostatniej nocy straciłem coś bardzo cennego. To coś zostało skradzione. Hej, a cóż to? Więcej tego złodziejstwa? Cóż, ktoś ukradł parę moich gatek. Gatek? A więc one zostały skradzione. Moje gatki, tak. Racja. Gatki. Jaka szkoda, mała Trusiu.
Byłam sama w biurze ostatniej nocy. I wywiesiłam nasze ubrania, żeby wyschły. Kiedy przyszedł złodziej i je zabrał. Moja ulubiona para. Biegłam za nim. Krzyczałam, oddaj je, chwila. Cóż, jako że próbowałaś go gonić, to było z twojej strony bardzo odważne. Ale zgubiłam go. Bez tych gadek nie wiem, co mam zrobić. Jaka szkoda, tak. Cóż, przynajmniej miejsce zbrodni się wpasowało. Zaznaczę go na twojej mapie. Będę już szedł do domu. Pamiętaj, znajdź moje stoisko, albo w twoim życiu nie spróbujesz już żadnej miski z makaronem, Polo. Racja. I lepiej, żebyś pomógł też tutaj małej trusi, słyszysz? Wszystko zrobiło się wyjątkowo ciekawe, czyż nie? Nie mieliśmy praktycznie żadnej pracy na jutro, a teraz mamy na swoich barkach aż 3 sprawy. Tak przypuszczam. Okej, a więc zobaczmy, gdzie póki co stoimy. Nie w sali sądowej, od co? Cóż, pierwszy przedmiot na naszej liście. Phoenix Wright. Wypadek mojego taty. Musimy znaleźć osobę, która go potrąciła. A kto zamierza nam za to zapłacić? I druga rzecz. Prośba pana Elduna, aby znaleźć jego skradzione stanowisko. Stoisko, szlak. Za co dostaniemy miskę makaronów. I ostatnia prośba jest moja. Aby odnaleźć moją skradzioną bieliznę. Nagle ta miska makaronów staje się coraz cenniejsza. Chodźmy, Polly. Wyjdźmy na zewnątrz i szukajmy. Jesteś bardzo entuzjastyczna. A jakim cudem mogę nie być? Rozwiążmy te wszystkie sprawy, ty i ja. Przypuszczam, że możemy zacząć. Zobaczmy. Potrącenie. Skradzione stoisko. I ostatnia rzecz. Skradzione gadki. To jest życie prawnika w tym świecie. Może najpierw pójdźmy do pana Wrighta. Zobaczmy, co on będzie miał nam do powiedzenia. Huh? Pana Wrighta nie ma. Może znowu poszedł na jakieś badanie? Prawdopodobnie wkrótce wróci. Poczekajmy. Myślę, że jednak może to troszkę zająć. Tata chętnie chodzi na wszelkie badania. Nie pytaj, Justice. Nie chcesz wiedzieć. Może wrócimy tutaj później? Tak, przypuszczam, że masz rację. No dobra, tak więc Phoenixa tu nie ma. Co za małe pianino! Okej, chodźmy więc na strefę zderzenia. A więc to właśnie tutaj pan Wright został potrącony przez samochód. Nawiązując do mapy, to jest właśnie to miejsce. Co za wielka siedziba. Wygląda niczym Chinatown. Apollo, tam jest jakaś miło wyglądająca pani. Może przepytajmy ją. Okej. Jednak jestem również ciekawy, co do tamtego parku. Przepraszam, możemy zamienić z panią kilka słów? Czy czegoś chcecie? Wow, ten podniosły głos. Czemu nagle zaczynam się stresować? Ma pani tutaj całkiem duży dom. Musi być pani bardzo bogata. Uff. Pieniądze brzmi jak coś, co mój syn mógł nazwać przyjaciółmi. To jest siedziba rodziny Kitaki, mała dziewczynko. Ha? Ty. Ty, mały chłopcze z włosami. Chcesz czegoś? Ja? Nie, wcale nie. Do widzenia. Apollo, nie możemy jej zostawić bez uprzedniego przepytania jej. A co jeżeli wie coś ważnego? Ale rodzina Kitaki. Oni są największym przestępczym syndykatem w tym mieście. Jeżeli zamierzasz o coś spytać, pytaj. Jeżeli jesteś wystarczająco męski. A! Racja!
Wow, niezły sposób na postawienie go do pionu, proszę pani. Czy ona niosła uczucia strachu? Jestem Plum, Plum Kitaki. Żona czwartej głowy rodziny Kitaki. Przyjaciele mówił mi mała Plum. Ja jestem mała Apollo Justice, prawnik. Jeżeli spojrzenia mogłyby zabić, ta kobieta byłaby już masową morderczynią. Rodzina Kitaki, największa, najbardziej zorganizowana mafia w całym mieście. Mała Plum? To jest naprawdę urocze imię jak dla kogoś tak... Tak? Wow! O co chodzi, Apollo? A może będziesz mówił najpierw do mnie, co chcesz powiedzieć, a jej to przekażę, okej, Trucy? Ha? To wygląda raczej na niepotrzebną procedurę. Jestem prawnikiem. Żyję dla niepotrzebnych procedur. O, mała dziewczynko, powinnaś wiedzieć, że jesteśmy gangsterami. A, to znaczy, że wy jesteście tymi złymi. Trucy, mów przeze mnie, proszę! Błagam cię! Śli goście! Podoba mi się to. Będę potrzebował po tym wszystkim filiżanki gorącej herbaty. Potrzeba dużo ciężkiej pracy, aby chronić rodzinną fortunę. Rzeczy nie są tak łatwe jak kiedyś, dla nas złych gości. A więc mówi pani, że w biznesie jest teraz zastój? Może nie pytajmy o żaden biznes, jeżeli nie potrzebujemy. Proszę. Ostatniej nocy był tutaj wypadek drogowy. Ostatniej nocy... Oczywiście, że oni... Pani o tym nic by nie wiedziała. Przepraszam, że w ogóle pytałem. Chwilka. Tak? Ty mówisz o tym mężczyźnie, czyż nie? Ten, który poleciał na prawie 30 stóp, ale potem tylko po prostu poszedł. To mój tata. Ha, powinnam wiedzieć. Jeden z naszych kapo mówił, że byłby z niego świetny strażnik. Kapo? Strażnik? Czy mogłaby pani unikać zwracania się w sposób industrialny? W każdym razie, wczoraj były same kłopoty. Czyściłam ten bałagan od wczoraj. Czyściła pani tą farbę? Czy ta farba została rozlana w związku z wypadkiem? Około 9 zeszłej nocy usłyszałam wielki hałas i znalazłam twojego ojca, kiedy tonął w morzu farby. A więc uratowała go pani? Za to musisz dziękować mojemu mężowi, szefowi. Samochód, który uderzył w twojego ojca, przewrócił te wszystkie puszki z farbą. Później skręcił za róg i odjechał. Byliśmy w środku reparacji naszej ściany, rozumiecie? Jestem pewien, że ten smok się na mnie patrzy. Ale dlaczego chcieliście to oczyścić? Co masz na myśli? Znaczy, czy nie jest pani gangsterką? Czy nie ma pani żadnych złoli, aby robiły za panią brudną robotę? Proszę! Mów przeze mnie, kiedy chcesz! Nie bądź taki sztywny, prawniczy chłopczyku. Przypuszczam, że my, gangsterzy, mamy ze sobą pewien konkretny image. Tak. Ale jesteśmy gangsterami skoncentrowanymi wokół społeczeństwa, rozumiesz? Szef lubi wspierać ludzi w potrzebie, rozumiesz? Jakież to szlachetne. Sama odwróciłam się od publicznych placówek, aby pozbyć się tych wszystkich śmieci. Teraz musimy tylko działać co do farby na ulicach. Publicznych placówek? Zastanawiam się, czy ma na myśli ten kubeł na śmieci i park. A kto to jest? Wygląda na to, że patrzy w kierunku parku. Jest bardzo ładna. Założę się, że ma historię, którą by nam opowiedziała, wiesz? Z nią jest coś nie tak. Ale wygląda na to, że gdzieś się śpieszy. Okej, tak więc ten kubeł na śmieci? Tuż przy wejściu do parku znajduje się wielki kubeł. Przypuszczam, że moglibyśmy go obejrzeć. Życie detektywa jest bardzo ciężkie.
Właściwie to jestem pra... Ha? Są tutaj dwa kawałki śmieci z farbą. To są kapcie. Wyglądają na takie, które można dostać w szpitalu. Popatrz, Apollo. Czy to nie pochodzi z samochodu? To jest boczne lusterko. Wygląda na to, że zostało oderwane, kiedy na coś wpadło. Albo na kogoś. Chwilka, nie sądzisz chyba, że... Tak, to może pochodzić z samochodu, który potrącił pana Wrighta. Wow! I oderwał przy uderzeniu oderwał lusterko? Nie wiedziałem, że mój tata był taki silny. Mam tylko miejsce na jeden dowód. Chcesz, żebyśmy zebrali co? Kapcie? Lusterko, bo badamy w końcu potrącenie pojazdem. Osobiście jestem nieco zainteresowany tym parkiem. Wiesz, co ja myślę? Sądzę, że prowadzą teraz jakieś zdjęcia do filmu. Zobaczmy, może zobaczymy kogoś sławnego. Hej, panienko! Trzymaj się z dala od parku! Wściekł się na mnie. Czy coś się tutaj wydarzyło, oficerze? Ha? O, nie, rozejdźcie się, nic tutaj nie ma do oglądania. Dlaczego nie pójdziecie się pobawić gdzieś indziej? Nie jesteśmy dziećmi i się nie bawimy. Jestem prawnikiem. Czy coś jest nie tak? A! Panie detektyw Sky! Wszystko w porządku, proszę pani. Nic póki co do zgłoszenia. Ha? Ja cię też znam! Pani detektyw? Dlaczego nosi płaszcz laboratoryjny? Ty nie jesteś osobą, która może komentować cudzy ubiór. I te dzieci to... po prostu ciekawscy, proszę pani. Mówią, że są prawnikami. A, czemu nie czemu stąd sobie nie pójdziecie i nie pójdziecie pobawić się gdzieś indziej? No, niech pani spojrzy, nie jesteśmy... A może powinnam popsikać cię tym? Chcesz może dawkę eksperymentalnej hydroksylocytoniny? What? Nie wiem. Jeszcze raz? Czym jest to hydroks... coś? Cokolwiek to jest, nie brzmi na zbyt dobre. Chodźmy lepiej, Trusi. Spróbuj strzymać się stąd z daleka, jeżeli możesz. Tak, proszę pani. Jak my teraz będziemy stąd więcej informacji? Czemu nie zapytamy tej miłej pani po drugiej stronie ulicy? A, tak. Tam miła pani. Ta miła pani? Czy mogę zadać pani pytanie? Co? Co wydarzyło się w parku po drugiej stronie ulicy? O, tak. Całkiem spore zamieszanie. Błyskawica z Chicago, jak powiedziałby szef. Chicago? Ha? Strzelanina. Ktoś został zabity. W dziwnych okolicznościach. Żartuje pani. Cóż za poranek. Wszędzie tarapaty. Park, brama i nawet nasz dom. Czy coś wydarzyło się w pani domu? Zemsta bez cienia honoru. Bez litości. To sprawy prywatne. Chcecie wysłuchać? Jakoś nie sądzę, że nie jest tutaj właściwą odpowiedzią, Polly. A więc, co wydarzyło się w pani domu? Pantalony. Ostatniej nocy. A, mam co do tego złe przeczucia. Ja, mała plamki taki, ofiara podwędzacza bielizny. Co? A więc nie tylko moje gadki zostały skradzione? Ciebie też dopadli, prawda? Biedactwo. Jak powiedziałam, ktokolwiek to zrobił jest zatwardziałym przestępcą. To nie byłeś ty, prawda? Nie! Oczywiście, że nie! Litości! Słyszałem słówko lub dwa, że ostatnio w okolicy zaczęły ludziom znikać właśnie prywatne rzeczy. I te wszystkie ukradzione gadki mają coś wspólnego. Trudno sobie wyobrazić, że bielizna Trusi i pani Kitaki mają coś wspólnego. Właśnie wyobraziłem sobie gadki pani Kitaki.
Wiem! Już wiem, powinniśmy znaleźć również pani bieliznę. Świetnie! Pokaż mi, z czego jesteś zrobiony. I co mnie wplątałaś, Trusi? What the fuck? Co? Czemu ta rozprawa zaczyna się tak dziwacznie? Ta dziewczyna. O, witaj, witaj słodziutka. A, witam, matko. Ona również należy do Kitakich? Proszę pani, proszę pani. Ha? Proszę, nasza ulotka. Agencja wszystkiego Wrighta? Agencja wszystkiego? Tak, podoba ci się nasza nowa uletka? A więc, to jest nasz obrońca, pan Apollo Justice. Obrońca? Niech pani wpadnie do naszego biura, będziemy czekać. A, do widzenia. Czemu dałeś jej naszą ulotkę? Nie wiem, wyglądała na osobę, która będzie potrzebowała pomocy. Ona należy do jednej z dynastii gangsterskiej. Nie potrzebuje chyba naszej pomocy. Nie byłabym taka pewna. Hmm? Może teraz pójdźmy na miejsce kradzieży stoiska? A więc, co to za miejsce? To jest dom pana Elduna, głuptasie. O, a więc to tutaj zostało skradzione jego stoisko. I już widzę kawałki dowodów, które leżą na ziemi. Hej! Spójrz, przed tą kliniką stoi zaparkowany wóz. Wóz policyjny. Masz rację. O co chodzi z tym świetlistym wejściem? Czy to jest właśnie szpital? Jest tutaj znak. Klinika Meractis. O! To właśnie tutaj przyszedł złodziej. Złodziej? Ten sam, który ukradł moje gadki. Wszedł do tej kliniki zeszłej nocy. Chwilka, może ten wóz policyjny stoi tutaj, aby odnaleźć moje gadki? Wątpię w to. Cóż, możemy przekonać się w tylko jeden sposób. Chodźmy, chodźmy to zbadać. A, tutaj jesteś, synku. Więc, odnaleźliście coś? O, nie, jeszcze nie. Im dłużej będziesz tak się wałęsał, tym bardziej słona będzie twoja miska zwycięskiego makaronu, pamiętaj. Ta cała nagroda wygląda coraz bardziej na karę, aniżeli na ani właśnie na nagrodę. A więc pana stanowisko, nudle Elduna, czyż nie? Tak, przekazywane z ojca na syna. Te stoisko to moja sól, można powiedzieć, sól powszednia. Sól biegnie w tej rodzinie od pokoleń, mógłbyś powiedzieć. I założę się, że krew też. A więc pana stanowisko, panie Eldun, zostało skradzione. O, to nie tylko stoisko zostało skradzione, synku. Straciłem te przerzewiałe koła, mój piękny znak, moje stoiska z słonym makaronem. Nie straciłem tylko stoiska, straciłem legendę. Nikt nie będzie kradł legendy, póki ja mam coś z tym do czynienia. Odnajdźmy tę legendę, Apollo. Czy nie jest i tak już pora, aby kupił sobie nowe stoisko? Czy nie ma więcej szczegółów, które może mi pan dać? Tak jest, synku. To się wydarzyło zeszłej nocy. Grałem sobie na harmonijce, jak zwykle. Chodziłem wokół miasta. Ten znajomy zapach przepełniał ulicę. Ten gęsty i solnisty. Wróciłem do domu, cóż, tuż po 10 wieczorem. Przypuszczam, że nie jest jednym z tych ludzi, którzy sprzedają do późna. Umyłem wszystkie swoje naczynia i zablokowałem koła stoiska i poszedłem spać. Kiedy zauważył pan kradzież? Wcześnie, dzisiaj rano.
tuż przed tym, jak wstało słońce. Pracę należy zaczynać wcześnie. Czy tak dużo ludzi je wcześnie makaron? Nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć. To stoisko miało całe moje życie wewnątrz siebie. Nie, moją całą istotę. Zebrali wszystko? Wszystkie z moich naczyń, mojego makaronu, moich słoików i moich snów. Przynajmniej mamy jedną miskę. Niech pan spojrzy, leży tutaj na ziemi. Jeżeli nie znajdziecie dzisiaj tego stoiska, wtedy będę zmuszony, aby wyjść na ulicę i sprzedawać nudle to, wraz z tą ostatnią miską. Proszę, już i tak mam tutaj wystarczająco dużo na barkach. To jest to! To jest właśnie miejsce, do którego uciekł złodziej. Jaka szkoda! Jeżeli musieliby coś kraść, to niech będzie... To niech będą to moje ubrania, a nie bielizna jakiejś ładnej dziewczyny. Garaż. Racja. Nie sądzisz chyba, że złodziej tam żyje, racja? Fe! Nie określiłbym tego drańskiego doktora w taki sposób. Czy wytrzymam tutaj jakąś urazę? Sprawdźmy ten garaż. Dobra, mogę tam iść? Mogę.